Dzień dobry, moi mili. Przeczytam wam coś ciekawego. PZW Okręg w Poznaniu. Co uchwalił Polski Związek Wędkarski w Poznaniu? Zabrania się połowu ryb metodą na zrywkę. To jest wędką z wykorzystaniem dodatkowej linki, tak zwanej zrywki, której zadaniem jest utrzymanie przynęty zestawu w miejscu i zerwanie się po braniu lub zacięciu ryby, a która to linka jest mocowana do takich elementów jak drzewa, kamienie, bojki i tym podobne. Następny punkt tej uchwały. Zabrania się wywożenia przynęt i zanet na odległość większą niż 50 metrów. Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich. Zakaz ten dotyczy również zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt. Okręg PZW w Poznaniu wyjaśnia, że wyżej wymienione ograniczenia zostały wprowadzone na wniosek walnych zgromadzeń kół wędkarskich, zebrań rejonów PZW i strażników społecznej Straży Rybackiej. Przepisy te objęte były konsultacją na rejonach i tak dalej, i tak dalej. Nie róbcie tak w dobie koronawirusa. Przesłanki do wprowadzenia wyżej wymienionych ograniczeń. Przegradzanie zrywkami koryta rzeki Warty i sprowadzanie niebezpieczeństwa w ruchu wodnym. Grodzenie rzeki Warty wzdłuż jej biegu po 100 metrów w górę i w dół rzeki, wyłączając z wędkowania kilkanaście ostróg. Przegradzanie linkami całych jezior i sprowadzanie niebezpieczeństwa na inne osoby korzystające z jeziora. Wypadki o zmroku, kiedy płynący łodzią wpływają w linki wywiezionych zestawów. Przecież ja już o tym mówiłem wielokrotnie w swoich filmach. O tym, o czym pisze teraz PZW w tej swojej ustawie, czy uchwale, ja już mówiłem. 5. Plątywanie się linek w silniki łodzi. 6. Liczne konflikty pomiędzy wędkarzami na brzegu a wędkującymi z łodzi, w tym awantury i bójki związane z uzurpowaniem sobie prawa do jeziora i zabrania nie innym pływania po jeziorze. Mówiłem o tym, że jedni mówili, zabijecie, płynęli, jeden mało sobie szyi nie podciął. Podciął sobie, o mało nie umarł. Mówiłem o tym wszystkim w poprzednich filmach. 7. Wywożenie zestawów na przeciwległy brzeg jeziora i zabranianie innym wędkującym przepływania w okolicach położenia zestawów i na odcinku od stanowiska do zestawu końcowego. Mówiłem o tym. 8. Głośne imprezy i libacje alkoholowe. Ja bym proponował jeszcze, żeby sprawić niektórych pod kątem narkotyków. Bo niektórzy, atakując ludzi, bo im rzekomo wpłynęli w zestawie, zachowują się jak pod wpływem narkotyków. Policja, PSR czy SSR razem z funkcjonariuszem powinien przy sobie mieć tester do narkotyków i sprawdzić takiego pana. Jeżeli ma, od razu halt i sprawdzić, czy ma narkotyki. Jeżeli ma narkotyki, to od razu do czupy. Oskarżyć go o posiadanie i o handel. Alkoholowe nad wodą, na które pozwalały sobie osoby wywożące zestaw na przeciwległy brzeg akwenu. 9. Roszczeniowe podejście wędkarzy do akwenów i prawa do wędkowania bez poszanowania innych członków PZW. Ja cały czas o tym, wszystkie te punkty, które tutaj uchwaliło PZW w Poznaniu, ja o tym wszystkim mówiłem. Wiele lat mówię o tym. 10. Uzurpowanie sobie prawa do wędkowania i do łowiska, ograniczając tym samym prawo do wędkowania innym osobom. 11. Grupa wędkarzy na jednym stanowisku potrafiła ograniczyć wędkowanie na połowie akwenu poprzez wywiezienie kilkunastu zestawów po całym akwenie. Panie i panowie, wędkarze i niewędkarze, te wszystkie 11 punktów, ja o tym mówiłem. 12. Pozostawienie resztek linek po zrywkach nad wodą. Od dawna o tym mówiłem, a ostatnio nawet do Piotrusia mówiłem, że w wodzie. Znaczy do Piotrusia, nie tyle celowo do Piotrusia, do tych, którzy zostawiają plastikowe linki na zrywkach, na kamieniach w wodzie. A że do Piotrusia mówiłem, bo u Piotrusia to zobaczyłem, tak? Na filmie, publicznie. Co Piotrek mówił, że no nie miał akurat konopnego sznura, ale kotwicę miał, ale wędki miał, zapomniał o najważniejszym. Dla przyrody o najważniejszym, dla siebie nie zapomniał o najważniejszym. 13. Pozostawianie na jeziorach bojek wykonanych z butelek PET. No to ile... To w ogóle... A to nie będę wam opowiadał, bo kiedyś takie bojki były, to były samołówki, to kłusownicze były. A teraz sumiorze zostawiają właśnie takie bojki. Prawda. 14.
utrudniania kontroli zestawu ze względu na niechęć do jego wyciągnięcia z wody podczas kontroli. No nie będę kontrolował. Co to znaczy nie? Do ciurmy od razu, jeżeli coś nie halo. 15. Stosowanie na zrywkach ryb pochodzących z zakupów, a tym samym wprowadzenie ryb niepochodzących z danej wody. Mówiłem o tym. 16. Przepisy rozporządzenia stanowią, że wędka składa się z wędziska i linki zakończonej haczykiem. W myśl tej definicji zestaw na zrywkę nie spełnia wymogów rozporządzenia, ponieważ zestaw końcowy jest przymocowany do bojki, kamienia lub innego elementu stałego. 17. Brak możliwości rozstrzygania konfliktów pomiędzy wędkującymi z łodzi a z brzegu w przypadku sporów o miejsce wędkowania. Ja nie pamiętam teraz, bo ja nigdy nie staję. Tak staję, żeby oczy nie widać. I tak staję, żeby jego oczy nie były. Tak, żebym nie widział wędkarzy, żebym wędkarz nie widział. Może się mylę. Czy jest 100 metrów? Uświadomcie mnie jest. Czy jeżeli pływam łódką, to mam stanąć 100 metrów od wędkarza? Bo tak mi się wydaje, że tak jest w przepisach. Chyba, że się mylę, jest 50. Ale wielokrotnie stają, człowiek sobie stoi i stanie taki z łódki i on nie zna przepisu. Wydaje mi się, że jest 100 metrów, ale może się mylę. Może jest 50, nie wiem. Zresztą to jest nieważne, bo ja nigdy nie staję zawsze więcej jak 100 metrów. Bo ja sobie sam chcę wypocząć, rozumiecie o co chodzi. Po kiego grzyba on ma słychać, co ja, o czym ja myślę, tak? 18. Wywózkę na odległość 50 metrów określone ze względu na fakt, że wędkarz łowiący z łodzi ma obowiązek chować odległość 50 metrów od łowiącego z brzegu. Widzicie? Tutaj Poznań pisze, że 50. A ja nie wiem, czy to jest w całej Polsce 50. Nie wiem, dlaczego mi się wydaje, że ze 100. Nie wiem. Powiem wam pewnych rzeczy, na przykład nie znam pewnych wymiarów ryb. Nie znam. Bo po co, jak ja ich nie zabieram? Rozumiecie? Znaczy, gdyby tam powiedzieli, tam sum, szupa, kłosoś, pewnie bym trafił. Ale być może przy którejś rybie bym się pomylił. Natomiast nie potrzebuję. Są nowe wymiary. Gdzieś tam są górne, dolne. Nie potrzebuję, dlatego że ryb nie zabieram. I też nie potrzebuję znać odległości postoju łodzi od wędkarza. Ponieważ nigdy nie stanę. Bo tak ten wędkarz przychodzi wypocząć, tak jak i ja. Ja na co dzień pracuję z ludźmi, więc jak chcę nie widzieć tego człowieka. Jak najmniej z ludźmi wtedy. Mogą być zwierzątka, mój pies, tak? Ale ja chcę odpocząć od ludzi. Dlatego nie staję. Dlatego nie wiem, czy jest 50 czy 100. Tutaj widzę, w Poznaniu jest 50. Okręg PZW Poznanie gospodaruje na niewielkich akwenach o dużej presji wędkarskiej. To nie tylko w Poznaniu, to tak jest praktycznie w całej Polsce. Gdzie stosowanie wywózek ogranicza dostęp do wędkowania innym członkom PZW. W całej Polsce tak jest. 20. Jeziora, na których ograniczone jest stosowanie wędkowania z łodzi, są zazwyczaj niewielkimi akwenami, a tym samym wywózka zestawów na małych zbiornikach buduje ich całkowite przegradzanie. No to jest to samo, co wcześniej. No. Przepisy te stanowią punkt wyjściowy, aby ustandaryzować i pogodzić różne grupy wędkarzy i aby wprowadzić porządek na jeziorach. Znaczy na wodach powinno być. Jest to kompromis... A, chyba, że to jest ciąg dalszy tego. Dobra, rozumiem. Okej. I pogodzić różne grupy wędkarzy, aby wprowadzić porządek na jeziorach. Jest to kompromis dla wędkarzy stosujących m.in. metody gruntowe, spinningowe i spławikowe. Powiem tak. Polski Związek Wędkarski, gdyby mi ktokolwiek kiedyś powiedział, że coś takiego ujrzał, taką uchwałę Polskiego Związku Wędkarskiego, to powiedziałbym mu po prostu, temu człowiekowi, jedno słowo. Jedno słowo bardzo modne teraz, używaną przez ludzi prymitywnych, ale wybaczcie, że będzie to jedno jedyne dzisiaj prymitywne określenie. Powiedziałbym mu, wypierdalaj. Dlaczego? No dlatego, że w życiu bym w to nie uwierzył. I powiem wam, jestem tak mile zaskoczony tą uchwałą Polskiego Związku Wędkarskiego. No prędzej spodziewałbym się piątki w lotto. Ale niemniej jednak, co mogę powiedzieć o tej uchwale Polskiego Związku Wędkarskiego? Polski Związku Wędkarski, mogę tylko powiedzieć do ciebie tak. Skutek tej uchwały Nożyce się bardzo szybko odezwały. Ja napisali petycję i ja nie będę czytał tej petycji, ja przeczytam wam tylko kawałeczek tej petycji i odniosę się tylko do kilku punktów. No i ta petycja, tak się, słuchajcie, zaczyna. To jest do PZW, zarząd
główny do pana prezesa Teodora Rudnika. Szanowny panie prezesie, nasze pismo jest wyrazem rozgoryczenia i sprzeciwu środowisk sumowych wobec bezzasadnych zakazów uniemożliwiających członkom PZW uprawiania swojej pasji. To już jest bzdura to, co jest napisane, bo nie są to bezzasadne zakazy i nikt nie uniemożliwia uprawiania członkom swojej pasji. W ostatnich latach obserwujemy w Polsce intensywny rozwój świadomego wędkarstwa sumowego. Co to jest świadome wędkarstwo sumowe? Sumiarze łowią coraz więcej okazów suma. W stosunku do kogo? I co to znaczy coraz więcej? Co jest wynikiem sprzyjających temu gatunkowi i zmian środowiskowych? Jakie zmiany środowiskowe powstały? Że ta ryba jest przetrzebiona? Oraz intensywne zarobienie sumem w ostatnich latach. I to jest właśnie błąd. Gdzie jest Ślizia? Gdzie jest Kleń? Gdzie jest Jaś? Sandacz. Sumem sobie pod siebie zarybiają tym sumem, słuchajcie. Nawet w Warszawie. A także podążającymi za tym zmianami rozwojem technik sumowych. Te techniki od lat są standardem na najlepszych łowiskach sumowych w Europie. Na łowiskach sumowych w Europie, gdzie tego suma jest jak w wannie, jak przy zarybianiu, a nie wytrzebione, przetrwelone wody. Niestety z przykrością obserwujemy tendencję ograniczenia lub wręcz zakazywania technik sumowych przez władze niektórych okręgów PZW. I bardzo dobrze! Wprowadzane z dnia na dzień zakazy trollingu. Inaczej nie potraficie złowić? To uczcie się! Zakazy łowienia w dryfie przynętami naturalnymi. Inaczej nie potraficie złowić? To uczcie się! Czy ostatnio wprowadzone przez władze okręgu Poznań zakazy dotykające wędkarzy łowiącymi gruntowymi metodami stacjonarnymi? Nie potraficie na spinning? Nie potraficie. I nie będziecie potrafić. Uważamy za pozbawione podstaw i krzywdzące wędkarzy sumowych oraz przynoszące wymierne i niewymierne straty zarówno samym wędkarzom, którzy z pasją przypisaną naszemu zajęciu chcą się doskonalić w łowieniu sumów, jak i rynkowi wędkarskiemu, z pasją finansową chyba i fotograficzną. Dodatkowo naszą pasję ograniczają zapisy rozporządzenia ministra do ustawy rybackiej, zupełnie nieprzystające do współczesnej wiedzy wędkarskiej i wymogów łowienia sumów. Wędkarze sumowi zawsze będą stanowili mniejszość. Zgadza się. Tutaj muszę przyznać petentom i sygnatariuszom, wynika to i z kosztów, jakie poniosą. Nieważne, z czego to wynika. Bzdura. Jakich kosztów? Ponton gumowy to koszt. I wiosło. I wędka za 50 zł. I ciężary. No, bo oni wszyscy chcieliby aluminiowymi łódkami tego, na silniku, tak, czystokonnym, tak. I jakieś tam wędki super hiper, tak. Dobra, nie czytam, słuchajcie, dalej tej petycji, bo to jest... Ta pierwsza strona to już są same banialuki i bełkoty. Natomiast odniosę się do pewnych punktów tej petycji. No i na przykład drugi punkt tej petycji brzmi tak. W rzekach trolling dozwolono od 1 czerwca do 31 października. To jest punkt tej petycji. Petenci, sygnatariusze, tak żądają, tak żądają. Przecież wiadomo, że trolling wyeksploatował nam najlepsze łowiska Polski. Więc oni chcą je jeszcze dodatkowo wprowadzić tam, gdzie już zostały te ryby praktycznie wybite. I co ciekawego piszą znawcy sumów od 1 czerwca, kiedy on matarło. Ludzie, to jest morderczy termin. Czerwiec. Sum praktycznie zawsze trzesie w czerwcu. A jeżeli ma, czasami w lipcu, czasami to są przypadki lub trze się drugi raz, to podstawowe tarło praktycznie zawsze jest w czerwcu. Raz w życiu tylko widziałem, jak była bardzo wysoka woda w 97 roku, kiedy rzeczywiście sum palił ikrę. Ale to było raz na całe moje życie. Więc niech mi nikt nie bełkocze, że sum się może wycierać w różnych okresach, w maju, w czerwcu, w lipcu. I to dlatego od czerwca możemy łowić. Bzdura! Jest to wybielanie dla łowiących na tarle. A łowienie na tarle to jest kłusownictwo.
ten od 1 czerwca termin, to jest termin aborcyjny. To jest tak jak aborcja. I czwarty punkt. Dopuszcza się używanie kwoka, czyli przedmiotu wykonanego z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest wydawanie dźwięku wabiącego sumy. Już wielokrotnie wam mówiłem, że kwok wypłasza wszystkie ryby, które są w promieniu kilkuset metrów. To jest tak, jakby ktoś rzucał kamienie do wody. Wyobraźcie sobie, że kwoka z 2 kilometrów na przykład słychać. A teraz wyobraźcie sobie, jakby ktoś 2 kilometry dalej wrzucił z łodzi trylinkę do wody. Nie usłyszelibyście prawdopodobnie tej trylinki. Ale kwoka będziecie słyszeć. Kwok to jest jeszcze coś gorszego niż rzucanie kamieni. Jeżeli ktoś podpływa wam obok was, jak mówicie, i kwoczy, to jest gorzej, jakby rzucał kamieniami. Słowo honoru wam daję. Sam to sprawdziłem. Dalej, dopuszcza się zbrojenie żywca 2 haczykami o maksimum 3 ostrzach każdy, przy czym odległość pomiędzy grotami kotwicy nie może przekraczać 30 mm. To jest męczenie zwierząt. To jest sadystyczny postulat. W erze, gdzie wszyscy mówią o niemęczeniu zwierząt, o pomaganiu zwierząt, to oni chcą wprowadzać taki sadystyczny, morderczy zapis. Nieprawdopodobny, niebywały. A tu jest kolejny postulat sadystyczny. Dopuszcza się przetrzymywanie sumów w stanie żywym przy użyciu specjalistycznej, powtarzam, specjalistycznej smyczy. Zobaczcie, nie zabił, tylko pozwolił, żeby się nie męczył. Nie zgwałcił, tylko no nie wiem, jak to określić, rozumiecie? Oni mówią o morderczych sznurach, że to jest specjalistyczna smycz. Coś niebywałego. Za smycz uznaje się linkę o przekroju od 8 do 11 mm. 8 mm! Co to jest? Wiecie, jak ona się... Nie, to jest... Wrzyna? Wiecie, jak ona się wrzyna? Ale żeby to jeszcze było ciało na wierzchu, ona jest prowadzona do środka. Weźcie sobie kawałek palca, czy kawałek palca, albo kawałek czegoś i wrzućcie do gardła. Od razu macie, szczoteczką pojedźcie trochę, od razu macie cofkę, tak? Ale to nie przeszkadza sumowi, bo sum nie jest tak czuły, tak? Za smycz uznaje się linkę o przekroju 8-10 metrów o całkowitej długości nie krótszej niż 10 metrów, zakończoną stałą pętlą zabezpieczoną gumową otuliną. Średnica pętli nie może być mniejsza niż 50 cm. Mili. Przepraszam, ale ja odejdę i wrócę za chwilę, bo po prostu powiem wam, że ten, kto to tworzył, idę po prostu żygnąć. Także mili, jak ja coś takiego słyszę, to naprawdę cofa mi się po prostu, cofa mi się. To tak samo jak na filmach widzieliście, ktoś na przykład widzi jakieś zwłoki, to jest tak jak, to jest obrona organizmu, tak? To tak samo jak ja wyobrażam sobie, jak tego suma, słuchajcie, szlachtuje się właśnie, bo to jest szlachtowanie, to jest zabijanie, to jest męczenie, to jest gorsze od zabijania. Ale ja mam takie pytanie. Co się stanie, jak jeżeli taki punkt zostałby wprowadzony, że Polski Związek Wędkarski pozwoliłby na trzymanie żywych sumów na sznurach. Przepraszam, na specjalistycznych smyczach. Czyli sznurach. Co się stanie, jeżeli dowie się na przykład taka pani Renata Markowska? To jest kobieta, że jeżeli coś ją zainteresuje w zakresie męczenia zwierząt, to ta kobieta nie popuści.
Wyobraźcie sobie giganta finansowego Leclerc. Pamiętacie numer ze źle przechowywanymi karpiami? Słuchajcie, sprawa otarła się aż o Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy zazwyczaj odrzuca większość spraw, ale tej sprawy nie odrzuci. I ja nie chciałbym być w naszym położeniu, w położeniu nas, wędkarzy, po uchwaleniu takiej ustawy, czy po ustanowieniu takiej uchwały dotyczącej na przykład trzymania na sznurach, zwanych dalej przez sygnatariuszy smyczami specjalistycznymi, ryb, bo to może się odbić na nas wszystkich. Może się to odbić na federowcach, grunciarzach, muszkarzach, karpiarzach, spławikowcach, a także na sumiarzach. Brakuje nam jeszcze, słuchajcie, tak jak mają myśliwi, że otacza ich grupa ekologów i protestują, nie pozwalają na polowania. Brakuje nam to, żebyśmy sobie przyszli nad wodę, przyjdzie za nami kilku ekologów i zacznie krzyczeć, nas kręcić i będą awantury i po co to nam potrzebne? Słuchajcie, to wbrew pozorom, to co ja mówię, to wcale nie jest śmieszne. Wbrew pozorom, to co ja mówię, to wcale to nie jest taka, słuchajcie, mrzonka. Poważnie wam mówię, że wszystko do tego może być sprowadzone, skoro takie postulaty zostaną wypełnione. I to nie rozbije nam braci wędkarskiej brak ryby, czy jakieś tam zarządzanie nieodpowiednie. Rozbiją nam ekolodzy, czy pseudoekolodzy, ja nie wiem, nieważne. Przez takie głupie zapisy, o ile takie zapisy powstaną. Dlatego, tak jak wspomniałem, że myśliwi dzisiaj mają na przykład przerąbane. Dobrze się muszą kryć, żeby się ktoś nie dowiedział o polowaniu, bo za chwilę mają przerąbane. A skoro jestem przemyśliwy, to wyobraźcie sobie, że bierze sobie myśliwy nabój, usypiający, strzela do jelenia czy do Daniela, po czym podnosi go, tego zmęczonego tą dawką usypiającą zwierzęcia i przywiązuje go, czym go przywiązuje? Do drzewa linką o przekraju od 8 do 11 mm, o całkowitej długości nie krótszej niż 10 metrów, zakończoną stałą pętlą zabezpieczoną gumową otuliną. Średnica pętli nie może być mniejsza niż 50 cm. I jak go przywiąże do tego drzewa, to robi mu sesję zdjęć. Widzicie tutaj jakąś różnicę między na przykład łosiem a sumem? Widzicie? Ja nie widzę. A ktoś powie, a bo to ryba, a to trwo, a to ssak. No i tutaj już wtedy nie ma z takim człowiekiem o czym rozmawiać, bo jest to po prostu debil. Może być tak, że ci niewrażliwi frustraci od tej zaśniedziałej petycji w kolorze sepi, oni ściągną na nas apokalipsę. Oni ściągną na nas Sodomę i Gomorę. Oni ściągną na nas tragedię. I dopiero wtedy Polski Związek będzie miał problem. Dopiero się zacznie. Z Polski Związku Wędkarski ratuj większość. Nie patrz na tą mniejszość. Ratuj większość. Bo my jesteśmy w większości. My, muszkarze, karpiarze, grunciarze, czyli pikerowcy, federowcy i gruntowcy. My, spławikowcy. My, spinningowcy. My jesteśmy większością. My jesteśmy większością, bo większość naszej braci nie popiera tego trzymania na linach, na powrozach tych szlachetnych ryb. Nie popiera tego trola i kwok.
My jesteśmy większością, a w Polsce jest podobno demokracja. A demokracja to są rządy większości. Zatem ja wiem, że jest teraz modne, że mniejszość chce rządzić, ale nie w demokracji. Jarosław Kaczyński, prezes, wicepremier Jarosław Kaczyński, który zniweczył moje nadzieje, też kocha zwierzęta. I za jego czasów weszło prawo, że nie wolno trzymać psów na łańcuchach. Pies, ile żyje? 18 lat, no są, które żyją 20 po raz, rzadkość. Im większy pies, tym żyje, wiadomo, krócej. Ale średnia wieku psa to jest 14 lat, tak? Są psy, które żyją krócej, średnio, dłużej i tak dalej. Powiedzmy 14 lat. To jest bardzo krótko w sumie. W stosunku do życia człowieka. A w stosunku do życia żółwia to już jest w ogóle. Są żółwie, które żyją 500 lat. Mili. I nie wolno trzymać psów na łańcuchach. To dlaczego sumy mają być? Są sumy, które potrafią dożyć i 100 lat. Dlaczego 100-letniego suma mamy trzymać na łańcuchach, który pamięta naszych dziadów, gdzie byli małymi dziećmi, które nigdy by nie złowiły tego suma? Nie możemy dopuścić do takiego draństwa, do takiego bandytyzmu. Nie wolno nam tego dopuścić. Nie wolno nam, panowie z PZW i Polski Związku Wędkarski, błagamy cię, prosimy cię, wnosimy, apelujemy, nie dopuść do takiego bandytyzmu. Pies, który ma zainstalowany łańcuch, no różnie bywa, bezpośrednio na jakiejś smyczy, to on ma zainstalowany ten łańcuch na mniej wrażliwej części ciała, czyli na sierści, na włosach. Bo jest tam sierść, tak podsierść, włosy i tak dalej, to jest kilka warstw, tak jak człowiek, bo 7 rodzajów skóry, nie, warstw skóry i tak dalej. To on nie odczuwa aż tak tego, jak włożony łańcuch, bo to nazwać łańcuchem można, czyli sznur, powiedzmy. No, na pewno niejednokrotnie przecież kłusownicy na łańcuchach trzymali też sumy. Do środka, do bardzo wrażliwych miejsc, bardzo unerwionych miejsc. Gardło, przełyk, skrzela, czyli ludzkie płuca oskrzela, to są nieprawdopodobnie wrażliwe miejsca. Czy mieliście, czy ktoś z was miał gastroskopię? To jest mało inwazyjne badanie, ale bardzo mało, część osób w ogóle nie jest w stanie przejść przez to badanie bez znieczulenia, chwilowo usypiać. Dlatego, że teraz ta rurka jest bardzo cienka, kiedy była grubsza, więc w ogóle, słuchajcie, nie wiem. I teraz wyobraźcie sobie, że ten sum ma przerzucony w ten powróz, ten sznur czy łańcuch w tym wrażliwym miejscu. Rozmawiałem z człowiekiem, przepraszam, że ja się tak unoszę dzisiaj i mówię tym takim głosem bardzo podniesionym, wręcz krzykliwym, ale ja po prostu nie jestem w stanie wyobrazić sobie, to, do czego chcą doprowadzić. Dobrze, nazwę ich ludźmi. Tutaj nazwę ich ludźmi. Nie wyobraźcie, co ja myślę sobie. Rozmawiałem z człowiekiem, teraz się chwilowo uspokoję, który miał bronchoskopię. Bronchoskopia to jest taka metoda badania, która bada płuca i oskrzela. Są wprowadzane, to też są różne jej metody, ale rozmawiałem z człowiekiem, który był leczony na gruźlicę. Okazało się, że był leczony na gruźlicę albo odwrotnie. Nie pamiętam. Może był leczony na rak. Lekarze mylili się. Pomylili gruźlicę z rakiem. Teraz nie pamiętam, którą przewodnią chorobą jest. Ten człowiek już umiera na tą chorobę. Mam bardzo miłe wspomnienia z tym człowiekiem. Bardzo miłe. Wspierał mnie, kiedy byłem
bardzo trudnej sytuacji w życiu, mając 12 lat, bo leżałem ponad rok w gipsie i ten człowiek bardzo mnie podnosił na duchu. Bardzo mi szkoda tego człowieka. I on mi powiedział, słuchaj, ta bronchoskopia to jest jak 1:100 w stosunku do gastroskopii. To jest coś nieprawdopodobnego. Dlaczego o tym mówię? To jest... Ten człowiek zaczął w pewnym momencie krzyczeć lekarza. Ratunku lekarza. A lekarze byli przy tej bronchoskopii. Oni się nawet troszkę uśmiechnęli, to co ten człowiek powiedział. Te powrozy są właśnie wprowadzane w tą strefę tak bardzo newralgiczną, tak bardzo czułą. I teraz wyobraźcie sobie, jak wam do środka wkładają taki powróz, żeby was utrzymać tylko po to, żeby sobie zrobić fotografię, żeby na tym zarobić parę groszy. Coś niebywałego. Nie wiem, jak bardziej mam wam tłumaczyć, że stosowanie tych specjalistycznych smyczy, czyli tych powrozów, to jest coś gorszego od bandytyzmu. No bo po co? No bo po co przetrzymywać te ryby na tych smyczach specjalistycznych? No po to, że część z tych sumiorzy po prostu nie potrafi zrobić zdjęcia w nocy. Część z nich chce, tak jak znamy zdjęcie z 6 sumami, chce pokazać, że tych sumów jest tak dużo. Ile można złowić w przeciągu jednego posiedzenia? Nieważne, ile to posiedzenie trwa, czy jedną dobę, jeden dzień, czy tydzień, czy dwa. Ale ile, jeżeli na przykład takie sumy były, słuchajcie, złowione przez tydzień, 6 sumów, a może jednej nocy, nie wiem, to jeżeli przez tydzień, to trzeba było tydzień trzymać te sumy na powrozach. I taki człowiek pokaże, ja tu leżę wśród 6 sumów, jak Arab wśród 6 dziewic. Ludzie sumom zgotowali ten los. Ludzie rybom zgotowali ten los. To jest niebywałe. To jest straszny sadyzm. I tak leży sobie człowiek wśród tych 6 sumów. Szkoda, że nie wśród 50. To dopiero byłby zryw tych, którzy chcą łowić sumy. Why? Zaraz by dzwonili, zapisywaliby się na nauki. O to właśnie chodzi. Chodzi o pieniądz i o fotografię. A fotografia co robi? Robi pieniądz. I nie ma więcej żadnych innych tutaj wytłumaczeń. I takie sesje fotograficzne, trwające. Jeden mądry powiedział w sądzie, że sesja trwa 10 sekund. Ile trwa sesja, dobra sesja, żeby ona była do gazety, żeby ona była miała dobre światło, żeby ona była dobrą promocyjną sesją. Ile trwa? Pytam. Kilkanaście czy kilkadziesiąt minut? W Polsce mamy bardzo dużą presję wędkarską w stosunku do posiadanych wód. I z rybostanem wiadomo jak jest. Jest słabo. I dlatego, że jest słabo, to my potrzebujemy jeszcze większych obostrzeń, a nie pozwalania na dojechanie, na zniszczenie naszego ekosystemu. Te wody są tak mocno obciążone, że my musimy je odciążyć. A petycja napisana przez mędrców, niestety, ale te wody jeszcze bardziej obciążą. To, co zostało napisane w tej petycji, to jest... Słuchajcie, to jak to można nazwać? To w ogóle... To jest jakieś w ogóle dewianctwo. To człowiek, który kocha zwierzęta, który lubi, nie musi kochać, ale który lubi przyrodę, który z nią dzięki tej przyrodzie żyje, to on powinien zrozumieć, że to jest... Ta przyroda daje mu życie, a on chce jeszcze bardziej stłamsić i zniszczyć ją.
Dlatego 3 razy mówimy nie, nie, nie. Tylko dewianci i sadyści przetrzymują ryby na powrozach, na linach. Jest to stara metoda kłusownicza. To kłusownicy i rybacy przed wojną, łososie, jesiotry i sumy, chociaż sum był traktowany jako czarna ryba, czyli nie ryba, przetrzymywali te ryby na powrozach. Nie możemy wrócić do Ciemnogrodu, jak to niektórzy nazywają średniowiecza, aczkolwiek średniowiecze jest najwspanialszą epoką ze wszystkich epok, jakie do tej pory nas spotkały. O tym ludzie nie wiedzą, bo są ze średniowiecza. Okulary, zegarek, prasa, koszula i pierwszy proch. Inaczej. Pierwsze artykuły, które potrafiły strzelać, właśnie zostały wynalezione w średniowieczu. Ja mówię o Europie. Zatem ktoś, kto mówi, że średniowiecze jest B, nie ma pojęcia o niczym. Ale niech tak zostanie. Nie dajmy się podzielić. My, wędkarze, również PZW, Polski Związku Wędkarski, nie dajmy się podzielić tej mniejszości, która myśli tylko o pieniądzach i o sławie, i o biksie, i o szpanowaniu. Nie dajmy się podzielić, bo oni nas strasznie podzielą. Oni spowodują, że przyjdą ekolodzy i zakażą nam wędkować. Za chwilę tak będzie, jak nie wolno kolorowego robaka zakładać, bo jest tam na jakimś kadmie czy coś i to szkodzi i tak dalej. Owszem, szkodzi, ale za chwilę to będziemy mieli. Za chwilę to będziemy mieli. Pamiętajcie, że pewne rzeczy lubią ciszę. Jeśli zacznie się wokół tego szum, przyczepią się przywry, które zniszczą naszą pasję. W Polsce obowiązuje demokracja, a nie narodowy socjalizm. Dość sporów. Dość sporów, czy ten jest PO, czy ten jest PiS, czy tam jest ten... Dość sporów. Niech się kłócą głupki, a my nie dajmy się podzielić. Bo tego typu uchwały, ustawy podzielą nas. Nie będziemy mogli dalej realizować swoich wspaniałych hobby. Niech ten świat ma o nas lepsze zdanie niż tylko śmieciarze i mięsiarze. Bo takie jest zdanie obecne inteligenta o wędkarzach. Moje też. Ja nie generalizuję. Ale jeżeli uchwalimy, ustanowimy to, co chcą sygnatariusze, którzy skierowali petycję do pana Teodora, pana prezesa PZW Teodora Rudnika, do zarządu głównego, polegniemy wszyscy. Nie chciałbym być człowiekiem, który to przewidział. Nie chciałbym być. Bo debile powiedzą wykraka.